bardzo pozytywne. Jakby z trenerem Gonzalo Feio znam się już bardzo długo. Pomimo tego, że nigdy nie pracowaliśmy razem, to byliśmy w stałym kontakcie. Także ten pomysł pojawił się tak naprawdę pierwszy od około pół roku. I powiem szczerze, że żałuję, że nie udało się trafić już tutaj pół roku temu. Także jeżeli pojawiła się tylko okazja, żebym mógł dołączyć do motoru, to od razu rozpatrzyłem to pozytywnie. Teraz kojarzy mi się z bardzo dobrą grą. Jakby moja pozycja od najmłodszych lat była cały czas nieokreślona, bo zaczynałem na środku obrony, środek pomocy. Grałem też jako napastnik. Natomiast w końcu, gdy zadebiutowałem w seniorskiej piłce, zostałem ustawiony na prawej obronie i zostało tak do dnia dzisiejszego. Znam się z Arkiem Najemskim, z Przemysławem Szarkiem, z Łukaszem Budziłkiem. Ja od zawsze mam bardzo dobry kontakt z bratem i jakby jak już poszedł w trenerkę, to bardzo dużo mi pomaga. Wiadomo, jak to rozmowy braterskie, nie zawsze się zgadzamy, ale wiem, że to robi dla mojego dobra i cieszę się bardzo, że mam takiego brata, który wiem, co by się nie działo, to zawsze na niego mogę liczyć i też wiem, że każdy mecz, kiedy tylko gram, czy nawet jakiekolwiek treningi widział, to zawsze rozmawialiśmy, zawsze chciałbym poprawiać, ale robił to zawsze tylko po to, żebym był jeszcze lepszym zawodnikiem, także cieszę się, że teraz na niego trafiłem i będziemy mogli razem pracować. Widzę, że tutaj bardzo, bardzo klub się rozwija, zarówno pod względem piłkarskim, jak i obiektów do treningów. Pomimo tego, że jest to pierwsza liga, to nie odczuwam tutaj na ten moment pod żadnym kątem, że to nie jest ekstraklasa, bo zaplecze jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ja lubię też bardzo duże wyzwania, nie lubię być minimalistą, także cieszę się, że mogłem tutaj dołączyć.